Dzień dobry, nazywam się Artur Kołakowski, jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, także superwizorem w tej orientacji. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów o książce, która wzbudziła dużo mojej sympatii, książce profesora Kaufmana Ponad lękiem. Jest to podręcznik samopomocy dla pacjentów, ale w mojej ocenie także coś, co terapeuci mogą wykorzystywać w swojej pracy z pacjentami. W tej książce ujęło mnie kilka rzeczy. Po pierwsze, duża prostota. Opisane tam techniki są wyjaśnione w taki sposób, że możemy je dobrać dla pacjentów radzących sobie ze swoimi trudnościami słabo, średnio lub dobrze. Po drugie, jest to program, który wykorzystuje wszystkie zdobycze terapii poznawczo-behawioralnej, począwszy od relaksacji poprzez techniki behawioralne oparte na ekspozycji i habituacji, aż po uważność i techniki jak gdyby dystansowania się do swoich myśli. Wydaje się, że to też jest bardzo duża zaleta pokazana przez osobę, która jest bardzo dużym autorytetem i jednocześnie bardzo mocno jest przywiązana do wyników badań naukowych, jak można w elegancki i prosty ze sobą sposób łączyć wszystkie trzy fale terapii poznawczo-behawioralnej. Myślę, że ta książka bardzo przyda się w pracy z pacjentem.